Hej kochani, tu Hulaj Dużo, słuchacie kolejnego podcastu z serii Gdzie jesteś? I przyznam szczerze, że dzisiejsza historia jest niestandardowa. Pierwszy raz na tym kanale będziemy mówić tutaj o zgubionej tożsamości, o zagadce, którą w połowie co prawda udało się rozwiązać po wielu latach. Spróbujemy odtworzyć ślady naszej głównej bohaterki, to gdzie była, z kim była, co robiła, no i oczywiście jak doszło do tego, co się wydarzyło. I pomimo tego, że sprawa dzieje się między latami 70. a 80., dokładnie to na przełomie, to jednak całkiem niedawno stała się ona głośna, całkiem niedawno udało się ustalić niektóre fakty. Dlatego też niewykluczone, że słyszeliście o tej sprawie, jest to bardzo prawdopodobne. Mam nadzieję, że z tego podcastu z mojego opowiadania dowiecie się nieco więcej o całej historii. Jeśli natomiast pierwszy raz o niej słyszycie, to mam nadzieję, że Was zainteresuje. Przypominam, że ten kanał da radę subskrybować, nawet jest możliwość dania łapki w górę. Podcasty pojawiają się w każdą niedzielę i środę o godzinie 17:30. Czasami, jeżeli coś mi w życiu nie wyjdzie, to pojawiają się w poniedziałki i w czwartki również o godzinie 17:30. Cóż więcej mogę powiedzieć? Bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Moi drodzy, tym razem również przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, ale tutaj nas jeszcze nie było, jesteśmy w stanie Georgia, dokładnie to w Atlancie. Standardowo słów kilka na temat Atlanty, jest to stolica stanu Georgia oraz najbardziej zaludnione miasto w tym stanie. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj około 500 000 mieszkańców, no ale wiadomo, że ta liczba może się wahać w jedną albo w drugą stronę. Samo miasto opisywane jest jako kulturalne oraz gospodarcze centrum stanu. Brzmi dumnie, co nie? Ma tutaj miejsce wiele siedzib znanych firm, chociażby Coca-Coli i wielu innych, no ale myślę, że akurat Coca-Cola jest taką firmą, taką marką, którą każdy z Was powinien kojarzyć, no to właśnie tam, w Atlancie się znajduje. Co do statystyk, to udało mi się dojść do statystyk z roku 2009, które podają nam, że średni dochód gospodarstwa domowego liczył 47 tysięcy, więc całkiem sporo. To jest jako gospodarstwo domowe, czyli ludzie, którzy wcale nie muszą być w żaden sposób ze sobą spokrewnieni. Natomiast jeżeli chodzi o dochód rodziny, to wynosił on 60 tysięcy dolarów. Przyznam szczerze, że jest to dosyć dużo, biorąc pod uwagę inne statystyki, które przedstawiałam już na tym kanale. I wszystko ładnie, pięknie, cud, miód, maliny, ale w dalszym ciągu prawie 23% mieszkańców znajduje się poniżej granicy ubóstwa. Więc biorąc pod uwagę tutaj ten bardzo wysoki dochód ludzi plus 23%, no jedna piąta, ponad jedna piąta, prawie jedna czwarta mieszkańców, która tych pieniędzy nie ma albo ma bardzo mało, świadczy to o tym, że mieszkańcy Atlanty są bardzo, ale to bardzo zróżnicowani pod względem posiadanego w portfelu hajsu. Poza tym mamy sporo parków, sporo muzeów, ładnych miejsc, gdzie można się wybrać. Co do znanych osób, do których udało mi się dotrzeć, no niestety nie osobiście, no ale jest to na przykład Jane Fonda, Julia Roberts i Kanye West. I właśnie tutaj, w Atlancie, rozpoczyna się historia naszej głównej bohaterki. Zanim do niej przejdziemy, no to chciałabym Wam przedstawić inną historię, mianowicie historię Barbary i Joe'ego. Tak więc, moi drodzy, gdzieś tam, na początku roku 1963, 21-letnia Barbara i Joe, którego za bardzo nie znamy i nie wiemy, ile miał lat, nie wiemy, jak wyglądał, nie wiemy, co się w jego życiu działo, no ale Barbara i Joe spotkali się na czymś, co można nazwać bardzo miło i przyjemnie kolacją ze śniadaniem, a jakiś czas później okazało się, że Barbara zdała test, do którego przygotowywać się nie trzeba, czyli okazało się, że jest w ciąży. Ogólnie niewiele jest wiadome na temat ich życia w tamtym momencie. Tak jak mówię, no Joe jest jedną wielką zagadką, panem pędzi wiatrem, pojawiam się i znikam. No właśnie, bo gdy okazało się, że będzie miał dziecko, no to magicznym sposobem sobie zniknął. I to do tego stopnia, że słuch i widok po nim też zniknął całkowicie. Co do Barbary, to wiem, że nie mieszkała ona w Atlancie, to nie było jej miasto, gdzie tam spędziła swoje najwcześniejsze lata. Pochodziła ona z Alabamy, z miasta Phoenix. Co robiła w Atlancie? Pojęcia nie mam. Do takich informacji tutaj nie dotarłam.
dotarłam. No ale to właśnie w Atlancie 2 listopada 1963 na świat przyszła córka pary, dziewczyna imieniem Tammy, która jest naszą dzisiejszą bohaterką. Dokładnie to Tammy Alexander, bo dostała nazwisko po ojcu. Czy ojciec o tym wie, że dostała po nim nazwisko? Tak, wie, ale chyba za bardzo się tym nie przejął. I żeby nie było, to nie tak, że Joe to w ogóle nie wie, że jakieś dziecko ma i gdzieś tam postanowił na drugi koniec Stanów Zjednoczonych sobie polecieć. No nie do końca tak. On kilka razy widział Tammy, jak była mała, tam dał jakąś zabawkę, poklepał po głowie i powiedział, ale fajna jesteś. Ale kontaktu stałego z córką nie utrzymywał, kiedy Tammy stała się coraz większa, no to ten kontakt całkowicie się urwał. Znalazłam informację, że wsparcia finansowego to jakoś specjalnie z jego strony też nie było. Duża część odpowiedzialności, jego odpowiedzialności spadła na jego rodziców, czyli na dziadków, bo będzie moment w tej historii, gdzie dziadkowie od strony ojca przejmą inicjatywę w zajmowaniu się Tammy. Oni tam troszeczkę będą się, no nie tyle co wtrącać, ale nadzorować to wszystko. Będą chcieli mieć kontakt z wnuczką i to bardziej im będzie zależało niż jakiemuś tam panu ojcu. Wracając jednak do historii, do tych wczesnych lat, no to jak sami widzimy, Barbara została młodą matką, matką, która za bardzo pomocy z żadnej strony nie miała, no poza ewentualnymi niedoszłymi teściami. Zaczęły się problemy finansowe, łatwo nie było. Z jednej strony Barbara cieszyła się, że ma dziecko, no bo fajnie jest, to będzie. No ale z drugiej strony czasami traktowała ją jak takiego zwierzaczka, którego trzeba komuś zostawić, gdy się wyjeżdża i bardzo często podrzucała swoją córkę właśnie albo dziadką ze strony ojca, albo swoim rodzicom, albo jakimś krewnym, sąsiadce, no komukolwiek. Sytuacja, można powiedzieć, że poprawiła się jakoś tak w roku 1965, kiedy to Barbara poznała niejakiego pana Jenkinsa. Na jego temat też jest niewiele wiadomo, poza tym, że prowadził on zajazd. Taki zajazd dla ciężarówek, znajdujący się niedaleko autostrady, jakieś jedzonko tam było serwowane, no i on był właścicielem tego wszystkiego. Więc na dobrą sprawę jakieś tam zaplecze finansowe było. W momencie, kiedy Barbara poznała pana Jenkinsa, no to też okazało się, że pierścionkiem zaręczynowym był tutaj test ciążowy. No i jakoś tak wyszło, że w roku 1965 na świecie pojawiła się córka pary Pamela, czyli przyrodnia siostra naszej bohaterki Tammy. Po ślubie wszyscy przeprowadzili się na Florydę, bo jak rozumiem, pan Jenkins właśnie tam mieszkał. No i wszyscy zamieszkali razem, próbując tworzyć rodzinę, co okazało się być cięższe niż może się wydawać. Wszystko z tego powodu, że Barbara no, nie była dosyć stabilna emocjonalnie. Wszystko ją denerwowało. Co jakiś czas kazała na przykład swojemu małżowi pakować walizy i nie wracać do domu. Potem jednak miał wrócić do tego domu i ją przeprosić za to, że ona go z tego domu wyrzuciła, pomimo tego, że to był jego dom. Wszyscy mówili, że Barbara jako matka, jako żona i w ogóle jako sąsiadka, jako osoba, obok której by się stało w kolejce do mięsnego, no to miała ciężki charakter, była osobą, z którą za bardzo się towarzystwa spędzać nie chce, czasu spędzać nie chce i ogólnie lepiej koło niej przychodzić. Ale tak naprawdę jest drugie dno tego wszystkiego, ponieważ prawdopodobnie Barbara była osobą niezdiagnozowaną, co jej do końca było, no tak jak mówię, no nie jest to wiadome, ale wszystko wskazuje na to, że zmagała się z jakimiś poważniejszymi problemami natury emocjonalnej. No i niestety ze względu na czasy, ze względu na to, co ludzie powiedzą, raczej się nie dowiemy i Barbara też się nie dowiedziała, co jej dolega. O ile tego małża z domu wyrzucała, no to jest jedno, no ale potem problemy zaczęły się z tym, że podobnie zaczęła traktować swoje córki, na przykład w momencie, kiedy Tammy miała lat 11. Przez jakiś czas mieszkała z babcią od strony ojca. Tak jak mówię, ci dziadkowie się dosyć angażowali, oni mieszkali w Kalifornii, więc mieli jakiś tam swój dom, zapraszali Tammy, Tammy mogła u nich zostać ile chciała. No i ten moment 11-12 lat to był moment, gdzie Tammy spędziła dużą część czasu u nich, ponieważ do tego stopnia nie dogadywała się ze swoją matką. I tak naprawdę ten motyw jeżdżenia między Kalifornią, Florydą będzie nam się powtarzał przez całą historię, a przynajmniej przez ten okres młodości Tammy, bo co jakiś czas siedziała w domu dziadków, potem pogodziła się z mamą, więc wracała do mamy, a później na nowo była wyprowadzka, przeprowadzka i tak dalej, i tak dalej. Pomimo problemów w domu, Tammy sprawiała jednak wrażenie osoby radosnej, ludzi do nich ciągnęło i wcale nie chodziło o żadne darmowe cukry pudry czy coś podobnego. Po prostu ją lubili, była odważna, miała poczucie humoru, opisywana jako empatyczna,
sympatyczna i pomocna. Miała też najlepszą przyjaciółkę, Lorel. Lorel pochodziła z takiego lepszego domu, znaczy z lepszego domu. Jej rodzice mieli dobrą sytuację finansową, dom był pełny. Tammy lubiła spędzać tam dużo czasu, więc często spędzała czas nie tylko z Lorel, ale też z jej rodzicami w jej domu. Dziewczyny chodziły do Hernando High School, gdzie na temat nauki Tammy wiadomo jest niewiele. Przyjmijmy więc, że czerwonych pasków nie było nigdzie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś jej marzenia, plany na przyszłość, to nie miała ona sprecyzowanej ścieżki zawodowej, czy nie marzyła o jakiejś wielkiej karierze naukowej. Chciała mieć pieniądze, ale te pieniądze, tutaj nie chodzi o jakiś dom z basenem, prywatną rzutownię czy coś w tym rodzaju. Chciała mieć pieniądze, aby wyrwać się ze swojego domu. Bardzo jej zależało na tym, aby znaleźć rozwiązanie, by z tego domu wyjść i aby nie musieć zatrzymywać się u dziadków czy gdziekolwiek indziej, aby mieć swoje miejsce, swój własny dom. I o ile u dziadków zatrzymywała się dosyć często, no to też nie była taka darmowa poczekalnia, bo w końcu to nie byli jej rodzice, to byli jej dziadkowie. Ojciec, wiadomo, gdzieś tam słuch po nim zaginął. Ale jednak Tammy miała z tyłu głowy świadomość, że to nie jest jej dom, to nie jest jej wymarzony dom. Tak więc zamiast iść w kierunku zawodowej, pracy, znalezienia kariery, rozwijania się, to marzyła o tym, aby szybko wyjść za mąż. I tutaj nie chodzi o to, że ona była mało ambitna, że chciała iść jakoś tam na skróty, bo w rzeczy samej była inteligentna, była ambitna, ale miała świadomość tego, że no jak najszybciej musi ten dom opuścić. Poza tym Tammy była opisywana jako osoba charyzmatyczna, odważna, niektórzy by powiedzieli, że lubiła ryzyko, a to z tego powodu, że jeździła często autostopem i nikt wtedy nie trąbił o tym, że coś się może stać. Teraz to wiadomo, pewnie i kierowca, i potencjalny pasażer bałby się jechać wspólnie bez gazu pieprzowego. Tamte czasy jednak wyglądały nieco inaczej. Jak się nie miało samochodu, no to wiadomo, każdy orze jak może. Co do tych historii autostopowych, to było ich kilka. Na przykład raz u pewnego, kiedy Tammy miała około lat 15, namówiła swoją przyjaciółkę Lorel na podróż autostopem do Kalifornii. Moi drodzy, no jest to ponad 4000 km. Mam tutaj na myśli z Kalifornii do Florydy, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, no to trwa to około 40 godzin. Bardzo, bardzo dużo, a dziewczyny postanowiły pojechać na własną rękę. Całą podróż spędziły autostopem, zatrzymując zazwyczaj kierowców ciężarówek. Nie wiem dlaczego akurat ich, no ale znaczy, no pewnie dlatego, że jechali w dłuższe trasy, no to z nadzieją, że któryś się trafi, może jedzie na Florydę, może jedzie do Kalifornii, no i może coś się uda w tym kierunku. Nie był to wyjazd planowany, było to coś całkowicie randomowego, spontanicznego. Wszystko wyglądało w ten sposób, że Tammy razu pewnego posprzeczała się ze swoją matką, co też było standardem w tamtym momencie. Wyszła z domu, no i postanowiła, że jedzie do Kalifornii. Gdy dojechały na miejsce, no to zrobiło się trochę ponuro i nieciekawie, bo rodzice Lorel zaczęli się niepokoić, zgłosili zaginięcie. Rzekomo rodzice Tammy również zgłosili zaginięcie swojej córki, ale na ile jest to prawdopodobne, to tak naprawdę ciężko powiedzieć. Te kwestie też będziemy sobie za moment omawiać. W każdym razie, no Lorel to tak troszeczkę też zaczęła się denerwować. No wiecie jak to jest, kozak w necie, w świecie, no i Lorel w momencie, kiedy dotarła do Kalifornii, to troszeczkę się zaczęła też niepokoić. Skontaktowała się ze swoimi rodzicami, a rodzice Lorel, wiedząc gdzie jest ich córka, wiedząc gdzie jest Tammy, opłacili dziewczynom bilet powrotny samolotem z powrotem na Florydę. Jak się możecie spodziewać, wspólne nocowania i malowanie dużego paznokcia u stóp skończyły się w tamtym momencie, takie wiecie, babskie wieczory i tym podobne. I o ile rodzice Lorel byli źli zarówno na córkę, jak i na Tammy, no to rodzice Tammy reagowali trochę inaczej. Wszystko wiemy na podstawie relacji siostry Pameli, która pamięta, jak wielokrotnie Tammy po prostu trzaskała drzwiami, wychodziła, wracała po kilku dniach, wracała po kilku godzinach i to była taka norma, no to coś, co było po prostu przyjęte. Natomiast Pamela uważała, że o ile jej matka to rodzicem roku nie była, to jednak i tak zawsze faworyzowała Tammy, martwiła się o nią, miały ze sobą lepszy kontakt, o ile można to tak nazwać, przynajmniej tak twierdzi Pamela, że jej matka i Tammy miały lepszy kontakt niż ona i jej matka. I chyba faktycznie coś z tym jest, bo Barbara pracowała na autostradzie,
jako kelnerka na postoju ciężarówek. Wiecie, ten postój ciężarówek prowadziła razem ze swoim mężem, panem Jenkinsem, o czym wspominałam. Taka kawiarenka, miejsce, gdzie ludzie jeżdżący na tirach, na ciężarówkach mogą się zatrzymać, wypić coś, skorzystać z toalety, nawet gdzieś tam przenocować. To był ich taki postój. Barbara pracowała tam jako kelnerka, no i też od czasu do czasu załatwiała tam roboty swojej córce. Był moment, kiedy pracowały one razem, gdzieś na wakacje, aby sobie dorobić, no i wtedy tak się do siebie zbliżyły. No może jakieś BFFFFFF to z tego nie było, no ale faktycznie miały jakieś tematy do rozmów. I z jednej strony fajnie, z drugiej nie do końca, no bo wiadomo, wspólna praca, tak więc jakieś kolejne powody do sprzeczek. Jak już wiemy, Barbara miała ciężki charakter, przez całe życie zmagała się sama ze sobą, brała też dużo medykamentów na receptę lub nie, no bo to już tam było bez znaczenia, na co one są. Niestety miała z tym problem, jak już o tym wiemy. Bądź co bądź, moment między rokiem 1977 a 79, są to takie 2 lata, gdzie Tammy spędzała większość czasu w domu swoich dziadków. Ona miała kontakt listowny ze swoją siostrą Pamelą oraz tą swoją przyjaciółką Laurel. Jednak był to taki okres, gdzie rodzina Tammy za bardzo nie wiedziała, co się z nią dzieje. Mam tutaj na myśli jej matkę, jej siostrę, no i też tego pana Jenkinsa. Niby za bardzo się tym tematem nie interesowali, co jakiś czas dostawali listy z informacją, że wszystko jest w porządku. Raz na parę miesięcy Tammy przyjechała do nich, no ale ogólnie kontakt był bardzo ograniczony. W jednym z listów z roku 1979 Tammy napisała do Laurel, że musi szybko wyjść za mąż oraz planuje wyjechać z miasta. Znaczy wyjechać, ogólnie podróżować, znaleźć męża, rozpocząć nowy etap w swoim życiu, że musi się stamtąd wyrwać w jakimś stopniu. Znaczy tak to ona opisywała, co ją tam do końca trapiło, to nie wiadomo. Jednak okazuje się, że tak właśnie zrobiła, bo całkowicie kontakt z nią został zakończony. Listów nie pisała, nikt jej nie widział, do nikogo się nie odzywała, nikt nie wiedział, gdzie się znajdowała w danym momencie. Rok później, w roku 1980, Laurel skontaktowała się z siostrą Tammy, no bo już przez długi czas nie dostawała żadnych listów, nie dostawała żadnych informacji od swojej przyjaciółki. Skontaktowała się z jej siostrą, no Pamela miała oczy jak srana na autostradzie, no bo nikt nic nie widział, nikt nic nie wiedział. Właściwie to jej się przypomniało, że ma jakąś siostrę przyrodnią i nie ma z nią kontaktu od dłuższego czasu. Dokładnie to od roku, nikt nie wie, gdzie jest Tammy, co się z nią dzieje. Potem jednak Pamela powiedziała, że no właściwie to jej matka, czyli Barbara, zgłosiła zaginięcie. Później okaże się jednak, że taka notatka ze zgłoszeniem nigdzie nie zostanie zapisana, nie będzie tego zgłoszenia na papierze. Być może tutaj są dwie wersje, albo Barbara niczego takiego nie zgłosiła i miała nadzieję, no wyszła, to pójdzie, kiedyś się skontaktuje i tyle. Natomiast druga opcja jest taka, że faktycznie takie zgłoszenie miało miejsce, ale ze względu na przeszłość Tammy, na to, że już tam były jakieś zgłoszenia, gdzie ona sobie z Florydy do Kalifornii pojechała, no to może z tego powodu nie potraktowano tego poważnie, uznano, że no poszła, to wróci, nie ma się czym przejmować, są jakieś ważniejsze sprawy i lepiej się nimi zająć. Takie niestety było myślenie w tamtym momencie, zresztą no tak jak mówię, rodzina, ta najbliższa rodzina Tammy też jakoś specjalnie nie naciskała, nie byli natrętami do tych funkcjonariuszy, że ej, szukaj Tammy, czy coś w tym stylu. Również przyjęli fakt, że no, pojechała, poszła sobie, no to kiedyś wróci. Wszyscy myśleli, że znalazła może sobie jakiegoś partnera, wzięła ślub, może nawet ma dzieci, może gdzieś zaczęła podróżować i nie wiadomo, gdzie teraz mieszka, a może jest milionerką, może ma jakiś wielki super dom, Javire i własną firmę. I tak sobie czas mijał, bez żadnego kontaktu i to nie jest kwestia paru miesięcy, to jest kwestia lat, gdzie nic w tej sprawie nie zostało poruszone, bo wszyscy dookoła myśleli, że Tammy rozpoczęła nowe życie. Chociaż nikt potwierdzenia tego nie miał, nikt nie wiedział, co tak naprawdę stało się z Tammy, ale jakieś tam każdy swoje wizje miał, swoje własne marzenia i o niej myślał w samych superlatywach. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to bardzo dziwnie, patrząc na to, co jest teraz. Ja sobie nie wyobrażam nie mieć kontaktu przez parę lat z kimś, kto jest dla mnie bliski i nie wiedzieć, co się stało z tą osobą, nie robić niczego w celu zlokalizowania tej osoby, a tak to wygląda przynajmniej z opisu, jeżeli chodzi o najbliższe osoby Tammy. Później Pamela, czyli ta jej przyrodnia siostra, w jednym z wywiadów będzie tłumaczyła, że przecież było ciężko, że te kontakty zarówno między siostrami, zarówno między siostrami, a też matką, no to nie były najlepsze. Tammy nie miała też kontaktu ze swoim ojcem, no z matką ten kontakt był napięty jak piąteka na żuku, jak wszyscy wiemy. No i tak naprawdę to nie był ten poziom znajomości, gdzie dzwoniło się
do siebie i mówiło o tym, jak dzień nam minął. Tak naprawdę szczytem czułości było tam spędzenie jednego dnia bez mówienia różnych i niemiłych epitetów na temat tej drugiej osoby. Z tego też powodu Pamela też nie interesowała się tym, co dzieje się z jej siostrą. Nie dziwiła się za bardzo z tego powodu, że Tammy gdzieś pojechała, że chce zacząć nowe życie. Wręcz uważała swoją siostrę za przykład do naśladowania, bo również Pamela wspomina, no, że jej czasy życia wspólnie z matką i ojcem zbyt dobrymi czasami nie były. I tak się toczyło życie, moi drodzy. Jednak jest jeszcze jedna historia, jest jedna kwestia, która jest w tej sprawie bardzo ważna, a mianowicie w innej części Stanów Zjednoczonych toczyła się osobna historia, która na pozór wydawała się być zupełnie niepowiązana z tym, co dzieje się tutaj. Tak więc musimy się przenieść do Kaledonii. Kaledonia jest to miasto w stanie Nowy Jork. No i w tej Kaledonii okaże się, że jeszcze w roku 1979 stanie się coś, co sprawi, że będzie to temat na najbliższe lata. 10 listopada 1979 roku w Kaledonii pewien rolnik na swoim polu, co, jak i dlaczego się stało, obcą dziewczynę. A tak się zbliżył, chodził sobie po tym polu, zauważył, że coś czerwonego mu się świeci i pomyślał sobie, no nie, znowu jakieś członki próbują mi zabrać kukurydzę. Gdy jednak zbliżył się, zauważył, że wśród chaszczy, gałęzi i liści leży pewna dziewczyna. Pierwsze co zrobił, no to zadzwonił po funkcjonariuszy, bo był to widok nietypowy. Dziewczyna się nie ruszała, też nie chciał sam nic robić, aby przypadkiem nie być o coś oskarżonym. To też jest coś, co przyszło mu od razu na myśl, tak więc zadzwonił po funkcjonariuszy. Panowie szybko przybyli na miejsce i uznali, że dziewczyna nie żyje. Szybko też było jasne, że przyczyną był pistentoleton dwukrotnie użyty i wszystko wskazywało na to, że dziewczyna stała tyłem do sprawcy i niczego się nie spodziewała. No bo w momencie, kiedy ktoś pociągnął za spust, to stała ona nieruchomo, nie odwróciła się nawet w jego kierunku, tak więc wydawało się być to całkowitą niespodzianką i zaskoczeniem, przynajmniej dla niej. Ustalono również, że prawdopodobnie wszystko miało miejsce troszeczkę dalej na poboczu drogi, blisko tego pola kukurydzy. Na drodze, na tym poboczu znaleziono czerwoną plamę, a potem ślady na polu oraz ubrania dziewczyny wskazywały na to, że została tam przeciągnięta i tutaj wcale ślady na polu nie wskazywały na żadne statki czy coś w tym stylu. Dziewczyna była w pełni ubrana, więc pewne motywy zostały od razu wykluczone. Jej kieszenie były puste, nie było żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić tożsamość, no czegokolwiek, nawet naszyjnika z pierwszą literą imienia. Był też pewien problem, który polegał na tym, że pogoda to do za ładnych nie należała. Był to listopad w stanie Nowy Jork. Pogoda nie była zbyt dobra. Padał deszcz jeszcze tego samego dnia i w nocy, więc wiele potencjalnych śladów, które mogły tam być, zostały zmyte przez deszcz. Tak więc zanim cokolwiek jeszcze ruszy w tej sprawie, no to dziewczynę, która tożsamości w tamtym momencie nie miała, nazwano Kaledonia Jane Doe. Jak możemy się spodziewać, normalnie hulaj dusza uczy i bawi. Poziom techniki w latach 80. był nieco inny niż teraz i z badań, które zostały wykonane, można było jedynie stwierdzić, że dziewczyna ma między 13 a 19 lat, co brzmi tak naprawdę między 13 a 40. To też się zdarza, że niektórzy mają akurat taką urodę. Poza tym udało się określić, że dziewczyna ma 1,60 m wzrostu, waży 54 kg, ma brązowe oczy, falowane włosy do ramion z pasemkami z przodu. No i właściwie to tyle. Poza tym jeszcze, że dziewczyna była opalona, no i uznano, że przyjechała do Nowego Jorku z jakiegoś innego, cieplejszego miejsca w Stanach Zjednoczonych lub może nawet i nie w Stanach Zjednoczonych. Wszystko z tego powodu, że w tamtych czasach solarium, właśnie te wszystkie tuby dopiero się rozwijały. W Nowym Jorku ich nie było, opalenizna wyglądała na taką dosyć mocną, taką fajną, więc założono, że po prostu dziewczyna wcześniej znajdowała się w jakimś innym miejscu. Jej zęby były wszystkie na swoim miejscu, ale widać było kilka nieleczonych ubytków, stąd też było takie zastanawianie, czy w ogóle kiedykolwiek była u dentysty, no bo te ubytki to już by tak wymagały jakiegoś podreperowania. Tutaj też pojawiły się pewne znaki zapytania, może skoro nie była u dentysty, to może nie miała na to pieniędzy, skoro nie miała na to pieniędzy, no to może z jakichś takich biedniejszych rejonów pochodzi, ale to wszystko było na zasadzie znaków zapytania i nic nie było wiadome do końca. Ustalono również, że jadła kilka godzin wcześniej, dokładnie to jadła ziemniaki, słodką kukurydzę, gotowaną szynkę.
W momencie, kiedy przesłuchano świadków, czyli jakichś pracowników lokalnych barów, lokalnych restauracji, rolników, którzy mieli tam swoje pola, jakichś tam napotkanych ludzi, którzy akurat wtedy przychodzili, ustalono, że prawdopodobnie jadła w jednej z restauracji, która znajdowała się w miejscu o nazwie Lima. Jest to takie miasto, również w stanie Nowy Jork, bardzo blisko. Zgłosiła się jedna z kelnerek, która pracowała w tamtej restauracji i powiedziała, że widziała właśnie taką dziewczynę pasującą do opisu w towarzystwie pewnego mężczyzny. Mężczyzna tego opisała, a ja wam nawet tutaj zdjęcie pokażę, wygląda nijak. Wszystko z powodu, że był to szkic na podstawie opisu tej kelnerki, robił to rysownik. Tak jak mówię, lata 80. nie można było zrobić tego w jakikolwiek sposób komputerowo, tak więc może niektórym było ciężko przypasować twarz do jakiejś znanej osoby. W każdym razie z opisu wynikało, że mężczyzna miał kręcone ciemne włosy, nosił okulary, miał około 1,75 m wzrostu. Kelnerka wspomniała też, że jechali brązowym autem. Nie pamiętała marki tego samochodu, ale pamiętała, że był to kombiak. Sprawa robiła się bardzo ciekawa, no bo oczywiście mamy tutaj do czynienia z udziałem osób trzecich, a skoro jest jakaś osoba trzecia, no to nie wiadomo, co jej tam w głowie siedzi. Może sytuacja się znowu powtórzy, a lepiej byłoby temu zapobiec. Tak więc starano się wyciągnąć wnioski ze wszystkiego, z każdego drobnego szczegółu, który można było w tym momencie przeanalizować. Na przykład dziewczyna miała przyczepiony bryloczek do spodni z napisem: ten, kto ma klucz, może otworzyć moje serce. Bryloczek był w kształcie serca z dziurką na klucz. No i właśnie takie badziewia były sprzedawane w automatach przy drodze Thruway w Nowym Jorku. Stąd też wywnioskowano, że prawdopodobnie ona i ten jej towarzysz, partner, sprawca, mężczyzna z opisu jechali tamtą drogą, być może zatrzymali się właśnie przy tym automacie, no i wtedy dziewczyna kupiła sobie ten bryloczek, albo on jej kupił ten bryloczek, no już tego się tak naprawdę nie dowiemy. Szukano świadków, szukano jakiegokolwiek punktu zaczepienia, czegokolwiek, co mogłoby pomóc ruszyć w sprawie dalej. Były to czasy, gdzie też te monitoringi nie były wszędzie rozpowszechnione, gdzie ciężko było znaleźć jakikolwiek dowód i dojść nie tyle co nawet i do sprawcy, ale do samej dziewczyny, no bo skoro nawet nie wiemy, kim jest ta dziewczyna, no to jak możemy tego człowieka zidentyfikować? Tak więc czas mija, nic w tej sprawie się nie ruszało. Jakoś też specjalnie mam wrażenie, że w tamtym momencie nie rozgłośniało się tej całej historii, tej całej sprawy. Nie było rozgłosu medialnego. Może też z tego powodu potrzeba było tyle lat, aby cokolwiek ruszyło. W każdym razie, moi drodzy, no nic, kompletnie nic nie ruszało się w tej sprawie. Nikogo to za bardzo w pewnym momencie nie interesowało. Zajęto się innymi sprawami, innymi przypadkami, aż w końcu technologia poszła do przodu i w roku 2005 można było przeprowadzić coś, co nazywa się polinologią sądową. Już wam tłumaczę, co to jest, ale to tłumaczenie profesjonalne nie będzie, na ile ja to zrozumiałam, na tyle postaram się to wam przekazać. Jeżeli gdzieś się mylę, jeżeli coś mówię niepoprawnie, to proszę mnie oczywiście poprawić. Całe badanie polega na badaniu pyłków znajdujących się na przykład na ubraniu. Są to takie pyłki niewidoczne okiem, no ale pod mikroskopem widać czasami, jak bakterie tańczą poloneza, no i wszystko staje się wtedy jasne. Za pomocą takiego badania można dowiedzieć się, z jakiego miejsca pochodzi dany przedmiot, jaka była wtedy pora roku. Jak wiemy, niektóre miejsca, i tutaj chodzi o różne punkty geograficzne, mają różne drzewa, mają różne rośliny. Pomimo tego, że my tych pyłków nie widzimy, to z jakiegoś krzaczora te pyłki sobie lecą, padają. Ten, kto jest alergikiem, ten chyba najlepiej wie, że tych pyłków nie widać, a jednak katar jest bardzo, ale to bardzo widoczne. W każdym razie my o tym nie mamy pojęcia, ale te wszystkie ziarenka, pyłki zatrzymują się na naszych ubraniach, czasami na naszych włosach, ogólnie na naszym ciele. No i na podstawie ubrań, na podstawie analizy tych pyłków, pomimo tego, że my sobie swoją ulubioną koszulkę będziemy prać, to i tak gdzieś tam w otchłaniach materiału jakieś ziarenko się znajdzie. No i na podstawie właśnie takiej
analizy, na podstawie takiego badania można zobaczyć, gdzie jeździliśmy, w jakiej części kraju, czy w jakiej części w ogóle świata się znajdowaliśmy. Ogólnie można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, tak więc przeprowadzono to badanie na ubraniu dziewczyny, no i pyłki wykazały, że na tym ubraniu znajdowały się pyłki świerku, brzozy, sosny, czy duża część tych pyłków pasowała w ogóle do stanu Nowy Jork, co nie jest niczym dziwnym, bo tam została znaleziona. Jednak znaleziono też dopasowanie do Kalifornii lub okolic San Diego. Ogólnie pyłki pasowały do kilku miejsc, na przykład do miasta Reno w Nevadzie. Wskazuje to na to, że prawdopodobnie dziewczyna podróżowała, czyli przemieszczała się, no, z analizy wychodzi, że po Stanach Zjednoczonych. Widać było różnorodność tych pyłków, co właśnie świadczy o podróżowaniu. No ale to tyle. To tyle, co udało się ustalić w roku 2005. Wiemy, skąd mogła pochodzić, gdzie była, no ale nic poza tym, no bo wiecie, mamy rok 2005, dziewczyna została znaleziona w roku 1979. To, że nam teraz jakaś analiza z pyłków i tańczących bakterii wykazała, że ona kiedyś była w San Diego, no to ciężko jest, co teraz, pojechać do San Diego i pytać okolicznych mieszkańców, czy widzieli taką dziewczynę. No w dalszym ciągu wiadomo jest niewiele, tak więc znów na kolejne kilka lat sprawa stanie w miejscu, aż do roku 2012, kiedy to powtórzono badanie i ustalono, że z całą pewnością dziewczyna pochodziła z Kalifornii, Arizony lub Florydy, czyli tutaj już zawężono te miejsce, skąd ona mogła pochodzić, gdzie ona mogła przebywać. To są jakieś nowe informacje, no oczywiście bardziej dokładne niż te poprzednie, ale w dalszym ciągu do niczego nas nie zaprowadziły. No ale moi drodzy, no nie zapominajmy o początku tej historii, czyli co tam słychać o rodziny Tami. Już Wam tłumaczę, matka odeszła z tego świata w roku 1998. Ciekawe jest to, że w swoim nekrologu wymieniła Tami jako tą córkę, która też już odeszła. W międzyczasie prawdopodobnie no, ojca Tami już też na tym świecie nie ma, czyli pana Joe'ego, pana Inkoguto, ale tak jak mówię, z nim to nic nie wiadomo. Wychodzi jednak na to, że jedyna osoba, która ma jakieś powiązanie z Tami, takie rodzinne oczywiście, była to jej siostra Pamela, która w międzyczasie wyszła za mąż, miała swoje dzieci, no i cały czas wierzyła, że Tami gdzieś tam ma swoją rodzinę, znajduje się pewnie pod innym nazwiskiem, dobrze się bawi, może kiedyś się odezwie, a może jednak nie. Jakoś specjalnie jej nie szukała, przynajmniej też z tego wywiadu wynika, że też nie zależało jej na znalezieniu swojej siostry, nie dlatego, że tam jakiś może uraz do niej miała, ale raczej z tego powodu, że chciała dać jej spokój i myślała, że ułożyła sobie życie, no i kiedyś się może odezwie. Dopiero w roku 2014 najlepsza przyjaciółka Tami, tamta z czasów liceum, Laurel, która też już była starsza, założyła swoją rodzinę, postanowiła poszukać Tami na portalach społecznościowych. No bo tu mamy już czasy Facebooka, Twittera, wiecie, wylaszczone ryjce na profilowych, można kogoś znaleźć. Tak więc Laurel spędziła wiele czasu na znalezieniu swojej przyjaciółki z lat młodości, no ale dotarła jedynie do Pameli, do jej siostry. Tak więc postanowiła do niej napisać z pytaniem, czy wiadomo, co się stało z Tami, czy można jakiś kontakt do niej prosić. No i tutaj okazało się, że zarówno Pamela, jak i Laurel nie mają pojęcia, gdzie jest Tami, z nikim się nie kontaktowała, nikt niczego nie wie. No i to jest ten moment, gdzie kobiety postanawiają się połączyć w celu znalezienia Tami. I tutaj zaczynają one zbierać podstawowe informacje na temat Tami i wrzucają ją do bazy osób zaginionych i niezidentyfikowanych. Ta baza w skrócie nazywa się NAMUS, jest to strona internetowa, jeżeli wpiszemy po prostu NAMUS w wyszukiwarkę, to nam ona wyskoczy. Przyznam szczerze, że wczoraj kończąc notatki posiedziałam sobie chwilę na tej stronie. Jest to bardzo ciekawa baza danych do znalezienia osób, które gdzieś tam kiedyś zniknęły, albo osób, które szukamy, osób, które zostały znalezione, ale nikt nie wie, jak one się nazywają. Wpisuje się imię i nazwisko, jeżeli oczywiście takie dane są znane. Później wpisuje się pochodzenie, wzrost, wagę,
uwagę datę urodzenia, datę zaginięcia, opis wyglądu, jakieś szczegóły, cechy charakterystyczne. Można oczywiście niektóre te rubryki pominąć, jeżeli takich informacji nie mamy. Bardzo często w tych bazach pojawiają się osoby, które gdzieś kiedyś zostały znalezione, ale nikt nie wie, jak się nazywają. Jest tam podany jedynie ich opis, też nie można ustalić, ile dokładnie mają lat. Są tam różne przedziały wiekowe, na przykład między 20 a 25. Ogólnie można wpisać dane osoby, której się szuka, oraz inne służby mogą wpisać dane osoby znalezionej, której tożsamości nie znają. Mogą być też w tej bazie danych osoby, które zostały znalezione, ale po które nikt się nie zgłosił. Czyli znane jest imię i nazwisko, bo dana osoba miała przy sobie jakiś dokument tożsamości, ale żaden członek rodziny nie został znaleziony, nikt się po nią nie zgłosił. No i oczywiście dane tej osoby również widnieją w tej bazie. Jeżeli ktoś kiedyś może jej wyszuka, no to będzie wiedział, co się stało. W każdym razie Pamela i Laurel złożyły raport, no i czekały. Czekały z nadzieją, że może coś się dowiedzą, czego się dowiedzą. Okazało się, że długo czekać nie muszą, ponieważ w tym samym roku Karl Koppelman, artysta pomagający w identyfikacji oraz w robieniu portretów pamięciowych, połączył raport ze sprawą. A to wszystko z tego powodu, że parę lat wcześniej, w roku 2010, ten sam artysta szukał Caledonii J. Doe i ta sprawa została na nowo gdzieś tam nagłośniona. On zrobił opis, rysopis tej dziewczyny wtedy znalezionej, no i doszedł do wniosku, że opis tej dziewczyny, portret tej dziewczyny, którą rysował, plus opis, który znalazł w tej bazie danych, są do siebie bardzo podobne. No bo zgadza się wygląd, zgadza się wiek, zgadza się moment zaginięcia, zgadza się również fakt, że pochodziła ona z Kalifornii, ale też była na Florydzie i tak sobie między tymi dwoma stanami się przemieszczała. Tak więc to nie jest jedynie podobieństwo tego, że może gdzieś tam z twarzy były podobne, ale faktycznie dużo rzeczy i cech się zgadzało. Nic więc dziwnego, że Karl połączył te dwie sprawy, zgłosił informację o podobieństwie. No i bardzo szybko funkcjonariusze skontaktowali się z Pamelą, a następnie porównano jej DNA do znalezionej ponad 35 lat temu, moi drodzy, dziewczyny. Co się okazało? Okazało się, że to idealnie pasowało. Znaczy, no może nie idealnie, bo jak wiemy, kobiety miały innych ojców, no ale widać było zgodność. Widać było, że są one ze sobą spokrewnione. W roku 2015 na samym początku oficjalnie ogłoszono, że w końcu, po tylu latach, dziewczyna dostała tożsamość, a Tammy mogła być pochowana przez rodzinę. I to jest ta pierwsza część historii, to jest ten przełom, który miał miejsce po ponad 35 latach, coś, czego nikt się nie spodziewał, bo moi drodzy, takich przypadków jest bardzo dużo i dopiero teraz, w momencie, kiedy ta technika idzie do przodu, kiedy nauka nam się rozwija, można więcej rzeczy się dowiedzieć, można więcej rzeczy zbadać, można zbadać wiele, naprawdę wiele poszlak. W każdym razie to jest jedna część historii, jest jednak druga część historii, która skupia się wokół tego, co tak naprawdę się wydarzyło, bo skoro przez 35 lat w końcu udało nam się ustalić tożsamość tej dziewczyny, no to może ruszy sprawa w końcu co do ustalenia tożsamości sprawcy. Już Wam mówię, co w tym kierunku zrobiono. Udało się dotrzeć do byłego Tammy, jej ówczesnego, byłego chłopaka, Kevina Williamsa. Czy był to poważny związek? Pojęcia nie mam. Wiem, że znali się z liceum, potem był to związek na odległość. Z jednej strony niby tam chciała z nim wziąć ślub, no ale wyjechała i jakoś tak w tych swoich planach miała wzięcie z nim ślubu, a potem jednak nie miała. W każdym razie pisali oni ze sobą listy. No i w momencie, kiedy funkcjonariusze dotarli do Kevina, to mężczyzna powiedział, że ostatnia pocztówka i list, jaki dostał od Tammy, była to pocztówka z placówki Young Harris w stanie Georgia. Już Wam mówię, co to jest do końca, bo to coś było, czego już nie ma. Chodzi tutaj o Ministerstwo Więzienne. Jest to pocztówka z roku 1979 i to ministerstwo na dzień dzisiejszy już nie funkcjonuje. Zostało dawno, dawno temu zamknięte. Właścicieli również na tym świecie już nie ma. Ogólnie cała placówka, cała organizacja skupiała się na pomocy osobom, które zakończyły swoją resocjalizację, spędziły parę lat za kratami, wychodzą na wolność, nie chcą już być śliskimi typami, obok których nie chce się siedzieć w autobusie, tak więc zgłaszają się do takiej placówki, mają możliwość zakwaterowania tam, mają możliwość wyjścia na prostą, jeżeli można tak nazwać, też tutaj mamy jakieś szukanie pracy.
No ogólnie wsparcie dla takich osób. I tutaj pojawia się jedno wielkie pytanie, co Tami tam robiła? No bo skoro zakładając, że w roku 1979 zaczęła swoją podróż po Stanach Zjednoczonych, trafiła na jakiś czas do tej placówki, to teraz pytanie, w jakim charakterze ona tam trafiła? Prawdopodobnie trafiła tam jako wolontariuszka. Ustalono to z tego powodu, że gdyby była ona osobą notowaną, gdyby no, miała coś za uszami, coś poważniejszego, to pewnie w jakichś aktach znalazłoby się imię i nazwisko, no chyba, że wiadomo, 79 rok, troszeczkę biurokracja inaczej wyglądała, może takie papiery dziwnym trafem zaginęły w akcji. W każdym razie przyjmuje się, że prawdopodobnie jej postać, jej rola tam miała jedynie charakter pomocy, charakter bycia wolontariuszem. Potwierdzić tego w 100% się nie da, ponieważ też dziwnym trafem wszystkie papiery, jakakolwiek papierologia, która istniała w tamtej placówce, zniknęła, już jej nie ma, została zniszczona, właściwie to nie wiadomo, co się z nią stało, więc nie można do końca znaleźć informacji, kto tam przebywał, w jakim czasie, kim była tam i jak ona tam pracowała. Niektóre zdawkowe informacje zostały zachowane i na tej podstawie znaleziono 3 mężczyzn, którzy akurat w tamtym momencie, gdy była tam i również tam przebywali, udało się do nich dotrzeć, wypytano im ich wszem i wobec, czy coś wiedzą na ten temat, standardowo nic nie wiedzieli. No ale nauka szła w dalszym ciągu do przodu, mamy rok 2016 w tej historii. No i udało się zdobyć DNA. Udało się zdobyć jakiś materiał genetyczny, który znajdował się cały czas na ubraniu Tami. Jaki to do końca był materiał, to pojęcia nie mam, nie dotarłam do takiej informacji, no ale jakiś tam udało się zachować, udało się wydobyć. Od razu DNA porównano z DNA osób notowanych. Jest taki wielki system, gdzie oczywiście odpowiednie osoby mają do tego dostęp. Można sobie takie DNA porównać. Okazało się, że do nikogo nie pasuje, do nikogo, kto jest w tym systemie nie pasuje, no bo może też pasować do kogoś, kogo w tym systemie nie ma. Bądź co bądź udano się dotrzeć do tych 3 mężczyzn, którzy w tamtym momencie znajdowali się w placówce. Również ich materiały genetyczne zbadano, porównano, żadnego dopasowania nie znaleziono. Następnie też sprawdzono DNA Kevina Williamsa, czyli tego byłego chłopaka Tami. Tutaj również dopasowania nie było. Ale sprawa wygląda w ten sposób, że mamy więcej niż mniej, bo po 35 latach udało się ustalić tożsamość tej dziewczyny. Dodatkowo udało się wyciągnąć jakieś DNA, które może być kluczowym dowodem, jeżeli uda się tę sprawę rozwiązać. Dodatkowo pod koniec lutego 2015 roku, kiedy już ta sprawa została nagłośniona i to bardzo, bardzo mocno, bo skoro już znamy tożsamość tej dziewczyny, no to teraz pora skupić się na człowieku, który prawdopodobnie za tym wszystkim stoi. Nagłośniono całą sprawę. Pod koniec lutego 2015 roku zgłosił się pewien kierowca ciężarówek z Tennessee. I on powiedział coś, co uznano za ważny trop w tej sprawie. Oczywiście nie podano do informacji publicznej tego, co ten człowiek powiedział, ale rzekomo powiedział coś, co pomoże funkcjonariuszom odtworzyć ostatnie kroki, ostatnie dni Tami. Jednak do dnia dzisiejszego, do roku 2021, żadne nowe informacje nie wypłynęły na światło dzienne. Poza kasetami z nagraniem głosowym, które wypłynęło w roku 2020, chłopak Tami te kasety cały czas trzymał, bo jego dziewczyna wysłała mu je, będąc jeszcze w tej placówce. No to było jakieś nagranie głosowe na takiej, wiecie, kasecie, nie DVD, tylko, no wiecie, to takie wielkie kasety. Nagrała tam swój głos i dopiero po paru latach Kevin postanowił te informacje upublicznić, dokładnie to w dniu, kiedy przypadałyby urodziny Tami. Nie jest to rzecz jasna żadny przełom w tej sprawie, ale jak widzimy, co jakiś czas pojawiają się takie nowe smaczki, jakieś takie nowe informacje, coś, co przez lata było gdzieś tam chowane, przez lata było niewiadome, a teraz okazuje się, że coraz więcej można się na ten temat dowiedzieć. Tak jak mówię, oficjalnych informacji do dnia dzisiejszego nie ma, nie zostały one ogłoszone, ale sprawa cały czas jest w toku, więc zakładam, że skoro gromada ludzi nad tym pracuje, no to też nie informują o wszystkim opinii publicznej. Jest to pewnie ściśle tajne i poufne, inkoguto i tak dalej. Tak więc przyznam szczerze, że mam nadzieję, że ta sprawa kiedyś zostanie rozwiązana, skoro po ponad 35 latach udało się ustalić tożsamość dziewczyny, to myślę, że po paru latach uda się też dowiedzieć, kim był ten mężczyzna, który prawdopodobnie za wszystkim stoi. Ogólnie nie wyklucza się też udziału
seryjniaków. Niektórzy nawet się zgłaszali i mówili, że no to mogli być oni, ale nie są pewni, kim była ta dziewczyna. Rzekomo te sprawy przebadano, uznano, że jest to małe prawdopodobieństwo, żeby to byli oni, no ale w dalszym ciągu takiej opcji też się nie wyklucza. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć na temat tej sprawy. Myślę, że jest to sprawa bardzo interesująca. Mam nadzieję, że znajdzie ona kiedyś swoje rozwiązanie. Jest to też pierwsza sprawa tego typu przedstawiona na tym kanale, gdzie dowiadujemy się o osobach, które nie mają tożsamości, które zostały znalezione, ale nie znamy ich historii. Coraz częściej mówi się o takich sprawach, ponieważ nauka pozwoliła nam na nadanie tożsamości i danie należytego pochówku tym osobom, co jest moim zdaniem czymś wspaniałym. Myślę, że również takim osobom jak Tami i wielu, wielu innym należy się sprawiedliwość, należy się prawda i należy się rozwiązanie tej sprawy, tej historii. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie. Póki co to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje. Jeżeli ktoś wcześniej interesował się tą historią i zna jakieś dodatkowe informacje, do których nie udało mi się dotrzeć, to byłabym wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. A teraz póki co, jak zawsze, zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do końca, piszą w komentarzu autostop, bo to prawdopodobnie on doprowadził nas do tego miejsca. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam też na Instagrama i do usłyszenia.